Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę. Zaraz zacznie się cała nasza przygoda i cały nasz prezent, który będzie w niedługim czasie wykonany. Teraz jedziemy do Decathlonu, bo dzisiaj przychodzi kurier z naszymi rowerami z Przasnysza, więc jutro wybieramy się na wycieczkę oczywiście. Dlatego jedziemy teraz do Decathlonu kupić Tosi kask i kupić Tosi krzesełko rowerowe. Fotelik rowerowy. I co? I potem Tosia jedzie do swojej chrzestnej, czyli do brata Wojtka i do Leosia. Tam będą sobie siedzieć, bawić się i czekać na nas, jak my wrócimy. A kto tutaj tak siedziło, buzuje? Co? Kto ma takie piękne dzisiaj warkoczyki dwa z przodu? Tosia? Tosia ma tak. Nie ma. Nie ma? Gdzie jest gąsieniczka? Gdzie jest gąsieniczka? To... Pięknie, tak, tu. Tosia ma buty ze ślubu naszego. Już są za malutkie. Już widzicie, paluszek jej wystaje, więc założy je drugi raz w życiu i ostatni raz już w życiu, Tosiu. Zostawimy chyba co? Buciki może dla drugiej tatu, siostry, albo dla kogoś z rodziny. Tatuś idzie? Tatuś idzie, tak. Twoja mina po prostu, Wojtuś, mnie dzisiaj rozbraja, naprawdę. Ale na razie jedziemy do Decathlonu. Jedziemy do Decathlonu. Na bardzo przyjemne zakupy, bo jutro jedziemy na wycieczkę rowerową. Tak jest, bardzo przyjemne zakupy i niech trwają jak najdłużej. Wojtek tam już czeka, podpisuje wszystkie zgody. Ja już podpisałam i idę teraz zmienić sobie buty, bo wiadomo, jest taki skwar i żar, że jechałam w japonkach, a trzeba zmienić na takie, wiecie, najlepiej pełne zawiązywane. Więc idę się przebrać. No i czekamy, aż nas wywołają, więc mogą do 3 godzin. Tak naprawdę mają czas, żeby nas wywołać, przeszkolić i wszystko inne uczynić, co trzeba przed skokiem. Już na tablicy. O, czy tak ktoś nas zasunął? Ten 9 to dopiero pójdzie, tak? Tam na tablicy już jesteśmy. Wypisanie oboje. Więc z jednym samolocikiem polecimy. Jak tam Aga? Wierzycie jej, że ona się nie stresuje? Ja jej nie wierzę. To jest dan... A czy ja... A czy to ty, to twój? Najgorsze, że coś się chrzani. Coś się chrzani. Coś się chrzani. Pogoda. Zobaczymy. Tutaj podobno to jest mój instruktor. Ale pogoda coś się zaczyna chrzanić, więc mam nadzieję, że wylecimy. Mamy przymusową przerwę niestety, bo burza tam szaleje, błyska się i ze względu bezpieczeństwa musimy poczekać, aż dopiero lotu znowu wznowią i wystartujemy. Powiem wam, że troszeczkę nerwy minęły. Dużo fajnych tutaj ludzi, gadamy się, śmiejemy. Tak, osoby, które w ogóle ćwiczą. Teraz są na kursie, bo chcą sami potem skakać. Bardzo fajnych ludzi w ogóle tutaj spotkaliśmy. Mega friki, wiecie, takie już, że po 5 skoków dziennie oddają, więc no, czekamy na polepszenie.
Idziemy do sklepu sobie coś kupić, napić się, wyluzować. No i czekamy, aż burza przejdzie. Owieczka w samolocie. To chyba ma, słuchajcie, się tyczyć. Zaraz wam pokażę. Tam za samolotem pasą się owce. I przed chwilą jeden z instruktorów śmiał się, że one są tak blisko, że jak lądujemy, to można im przybić piątkę. Nie wiem, czy je widzicie tutaj. O, na tym pasie tam. Więc chyba stąd właśnie ten pomnik. Nie razu. Jest moc. Jest moc! W końcu. Po ilu godzinach? Czterech? Nie wiem, trzy. Sześciu. Sześciu? Po sześciu godzinach. Sześć godzin czekania, słuchajcie, w tym stroju. Ale ty już myślałeś, że nie doszedł. Znaczy, że już nie, nie, ja już bym zrezygnował z ja dwie godziny temu. Ja cały czas nie traciłam wiary. Ja bym zrezygnował z dwie godziny temu i powiedziałbym bajobongo. Jadę do Krakowa. Oj, powiedziałem, szkoła uczy cierpliwości ta skoczków, naprawdę. Uczy. Teraz sobie usiądę obok męża. Imię, nazwisko dla edytorki. Wojtek Janik. Halo, siemaneczko, Wojtek, witaj. Siema, siema. Skydive Nowy Targ opowiadaj, co się tutaj dzieje, jak to się stało, że jesteś z nami? To jest prezent na Kawalerskim. No, z Kawalerskiego na Kawalerskim. Okej, okay. To kiedy się hajtasz? Już się hajtałem. Tak, ile? Dwa lata, trzy? Dwa miesiące. Żartuję, spoko. Dwa miesiące, no to kurczę, cały czas mu do para. Żona się w powietrzu, zaraz. Żona zrobię. Jeszcze w powietrzu. Petarda. Petarda. Ale później będę opowiadał co i jak. A
Ale ekstra, co? Zajebiście, nie no. Pierwszy. Byłem pierwszy. Jacie, no jak swoją lękiemi? Nie zdążyłem go mieć. A ja sterowałam, wiesz? No ja też, Dawid też mi dał sterować. Dziękuję ci jeszcze raz. Nie ma bardzo stary, fajnie było. Zrobiliśmy to! Aż mam chrypę, słuchajcie. Jestem w takich emocjach. Było tak cudownie, że chyba nagramy wam się z domu. Słuchajcie, jak emocje opadną, jak odbierzemy Tosię, położymy ją spać i wtedy będę w stanie cokolwiek wam powiedzieć, bo na razie to... Za dużo myśli w głowie. Za dużo myśli w głowie, ale jedno powiem. Obłęd i czad! A my dzisiaj na wycieczce rowerowej, po raz pierwszy na swoich rowerach. Antosia w krzesełku z kaskiem pięknie daje radę. Fajnie jest, Tosiu? Tak. Tak. Fajnie, zwiedzamy Kraków, co? Tatusiu, kilka słów do kamery. Jesteśmy właśnie pod sanktuarium Jana Pawła II. Jest pięknie, cudownie, gorąco, upalnie. Ale dajemy radę. Czapa! Czapa, masz kask, tak? Jedziemy dalej, Tosiu. Kask musi być na głowca. Tak? Gdzie jedziemy? A musisz oddać mi tą Wojtek bidon. Tak. Powiem wam, że my rano pojechaliśmy do Wojtka brata, czy nie tak rano, bo w południe, dziś tak było około 12. Pojechaliśmy do Tomka, bo on wczoraj odbierał nam od kuriera te rowery. Myśleliśmy, że godzinka i będą rowery skręcone, a my chyba 3 godziny żeśmy skręcali te rowery. Krzesełko ustawialiśmy i w ogóle i tyle to potrwało. Potem poszliśmy sobie na obiad wspólnie z nimi, a teraz jedziemy już na wycieczkę. Tak, muszę kończyć, bo Tosia się denerwuje, jak rower nie jedzie, a ona w tym kasku musi siedzieć. Tak, jedziemy dalej. Powiem wam, że naprawdę super frajda z tymi rowerami. Dzisiaj musieliśmy tak poczekać troszeczkę, aż zelży ta pogoda i ten skwar, który był na zewnątrz. Teraz jest godzina 18, więc powiem wam, że taka idealna pogoda na takie wycieczki z maluchem. Tosia! Tosia! Fajnie się jeździ? Tak. Jestem! Jestem, kwiatuszku, za tobą! Już nie widzę za siebie. Teraz sprawdzę. Czy nasza księżniczka sobie wyłożyła nóżki? Mamy się wygodnie, prawda, Tosiu? Tutaj tu można jeździć. Chyba my musimy jej kupić taki wózeczek do jazdy, a nie krzesełko. Kochani, nie nagraliśmy wam wczorajszych emocji, więc kilka słów a propos wczorajszego skoku. Zacznę ja. No proszę. W życiu nie przeżyłam czegoś, słuchajcie, piękniejszego. Jak... Oprócz naszego ślubu pierwszego i drugiego? Tak. Chodzi mi o to, że nigdy nie widziałam nic piękniejszego. Jak masz u podnóża piękne widoki, widzisz, patrzysz na to wszystko z góry, widzisz górę i widzisz zachodzące słońce za górami. I jeszcze sobie sterujesz linką prawo, w lewo, jakieś robisz, wiecie, kręciołki. No, to jest, słuchajcie... coś niewyobrażalnego. Dla mnie coś pięknego i myślę, że to nie był nasz ostatni skok. Teraz ja? Teraz ty. No widzicie, tu jest taka różnica kobieta a mężczyzna. Ona się skupiała na widokach i takiej estetyce całego skoku. Ja natomiast się skupię na emocjach, jakie są przy tym, bo chyba po to się też przede wszystkim skacze. To jest niewyobrażalne, co człowiek w sobie, ile siły ma w sobie, żeby wykonać dane zadanie. Ja, po
powiem po prostu otwarcie, że ja nie mam lęku wysokości, ale mam lęk przed otwartą przestrzenią, czyli ja, nie wiem, będąc na Empire State Building, potrafiłem oglądać wszystko, bo miałem kratę, miałem balustradę, miałem wszystko przed sobą. Ale kiedy mi na przykład na jakiejś wysokości zabraknie tej balustrady, to ja nie potrafię dojść nawet do krańca danego, nie wiem, tarasu widokowego, tak? A tutaj nagle musiałem wyskoczyć, jeszcze byłem pierwszą parą, która otwierała w ogóle drzwi, więc ten podmuch wiatru, ten szum samolotu. Muszę wyłączyć piekarnię. Mówić miało dalej. Ten podmuch wiatru, szum samolotu, wszystko, co się kłębiło. Powiem wam szczerze, to było wow. Oczywiście na początku wow, negatywne. Ja byłem tak przerażony, dostałem takiego schiza, że nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem, ale na szczęście gdzieś tam miałem z tyłu głowy, że po pierwsze skaczę z profesjonalistą, który jest instruktor przypięty do mnie. Jeszcze zadałem mu pytanie, pamiętam w ostatniej minucie, że ile już oddały skoków. On mówi, dobre parę tysięcy. Po drugie, uznałem, że nie jestem pierwszy i pewnie nie ostatni, który tu skoczy, bo Aga była ostatnia prawie w samolocie. Więc zrobię to. To trwały ułamki sekundy. On mi mówi, podejdź tylko do... Siądź na podłodze, on ze mną siadł na tej podłodze, wszystko przypięte, oczywiście ciasno. Czułem jego oddech wręcz na karku. On mówi, wychyl się troszeczkę. Ja już byłem za samolotem, a on w trzy setne sekundy już się wypchnął, odepchnął. Ja nie mogłem nawet krzyku wydobyć z siebie. Masz dreszcze, jak o tym opowiadasz? Ludzie, po prostu to było coś niesłychanego. Lecisz 4 kilometry nad ziemią. Nie pokazujesz mnie? Dziękuję. Lecisz 4 kilometry nad ziemią, swobodnie spadając, a on co z tobą robi? On jeszcze salta, wywija, on mnie do tyłu, jakieś fikołki, to, tamto, on się bawi i nagle w pewnym momencie ustabilizował, ja jestem pierwszy do ziemi, on mnie klepie, żebym rozłożył ręce i swobodne spadanie, swobodne. No i nagle po 50 sekundach otworzył spadochron, podwiało nas do góry znów. No i oczywiście, tak jak tutaj Aga mówi, on, który tysiące skoków oddał, to on się mógł skupić na tym, że właśnie górki, pagórki, zachodzące słońce, on do mnie mówi, chodź, zobacz w prawo, jakie piękne zachodzące słońce. Ja mówię, tak, no rzeczywiście, fajne. Ale patrzyłem na dół, patrzę się wszędzie. Tak samo mi dał sterować spadochronem przez chwilę. Super emocje, super coś pięknego. I powiem wam szczerze, że warto coś takiego zrobić. Jeśli ktoś ma jakieś fobie, jeśli ktoś ma jakieś lęki, przezwyciężyć to. Ja przezwyciężyłem. Nie martwcie się, na pewno nie przezwyciężyłem tak, że już jestem teraz wyleczony i ja już wejdę na każdą górę i się nie będę bał po prostu otwartych przestrzeni, ale już mam to w sobie, że dam radę. No, ja jestem dumna z niego, że dał radę. No ale powiedz, jak widziałaś, bo byłem pierwszy, Aga była tym. Tak, był taki moment, że Wojtek siedział pierwszy, ja byłam trzecią osobą za nim, jakby trzecią parą, czyli byłam jakby szósta tak naprawdę, jeżeli chodzi o osobach. I patrzyłam, cały czas zerkałam na Wojtka, wychylałam tak się, co on robi i czy do mnie się odwraca. I nie dałem coś rady tam się odwrócić, bo był taki tak moment, spięty, że ten instruktor coś mu tam wpinał chyba i on tak ręce uniósł na chwilę i zaczęłam, jak on się tak telepie i pomyślałam sobie, matko, jak on się stresuje,
I co chwilę tam wyglądałam, no ale Wojtek się nie oglądał do tyłu. I nawet jak się otworzyły te drzwi, wiedziałam, że on będzie pierwszy wylatywał. To mu tak jeszcze wysłałam całuskę i mu pomachałam, choć wiedziałam, że on tego nie widzi. Ale tak bardzo chciałam, żeby on poczuł i wiecie, chodzi mi o to, żeby korzystał z tej chwili, żeby jakby przezwyciężył ten lęk, żeby wygrała ta jakby pełna świadomość tego, co on robi. Tak mi na tym zależało, żeby on tak skorzystał z tego po prostu skoku, bo ja totalnie inaczej odebrałam ten skok, bo słuchajcie, ja się w ogóle nie stresowałam, w ogóle, totalnie. Jak nawet ludzie do mnie podchodzili, jak czekaliśmy na ten skok, bo dosyć długo czekaliśmy na okno pogodowe, to ja mówiłam, że nie stresuję się. I nawet jeden instruktor tak do mnie raz zagadał, że mówi, ty taka wylatowana, siedzisz, stoisz, jakbyś, ja mówię, no nie wiem skąd, no nie mam tego lęku. Pomyślałam sobie, nawet rozmawiając z tym instruktorem, mówię, pewnie jak wsiądę do samolotu, to pewnie to poczuję. No nie wiem, wsiadam do samolotu, ten instruktor mi zagadywał, kręcił mi filmiki, bo wszyscy instruktorzy nagrywali nas i kręcił mi, zadawał mi pytania. I ja słuchajcie, cały czas patrzyłam na ten unoszący się samolot z nami i tak myślę, matko, jakie piękne widoki, to słońce, my będziemy skakać przy zachodzie słońca, jakie to piękne. Tak patrzyłam w te chmury, to słońce i tak sobie myślałam, matko, jestem panem swojego życia, zdobywam swoje marzenia i wszystko. I nic. I jeszcze mówię, no dobra, pewnie jak otworzy się te drzwi w tym samolocie, to pewnie wtedy mnie złapie. No i wiecie, otworzyło się, widzę Wojtuś tam pierwszy leci, no i się przesuwamy. No i nie no, stanęła nad tą przepaścią w tym samolocie, on do mnie mówi, siadaj, łap się tu rurki, pamiętaj tutaj, trzymaj to. Ja jeszcze tak pamiętam, złapałam w rękę tą chmurę, tak chciałam ją tak złapać, zaraz się tu złapałam za te linki. No i on nagle ze mną wyskoczył i ja mówię, ja nie mam tego lęku. Mówię, dobra, się skupiam na tym, co się dzieje dookoła, bo no, na mnie to nie robiło wrażenia, słuchajcie, ten skok. No to ona się chociaż skupiła, bo powiem wam, te obroty, to ten lot spadania. Mój instruktor za to mi powiedział bardzo ważną i sobie myślę, co on do mnie gada, ale jednak prawda. Twój mózg po 3 sekundach podobno się przyzwyczaja do tego, jakie jest otoczenie. Ja nawet nie zdążyłem poczuć tego właśnie dreszczu, tego jak byłem tak spięty, tak przerażony, że kiedy ja już wyleciałem, to ja nawet nie myślałem o tym, że ja już lecę. Ja byłem tak... On mi mówi krzycz, a ja krzyczałem, ale nie mu. Więc w ogóle mojego krzyku nie było słychać. I powiem wam, że rzeczywiście, jak się leci, jak już się spada, już wsio ryba. Nie jest ważne nic. Po prostu. Super. Myślę, że super, że to zrobiliśmy i jeszcze pewnie zrobimy nieraz. Myślę, że tak. Na pewno. Polecamy i jeśli kogoś to jest marzenie, to przezwyciężcie ten lęk i zróbcie to. Naprawdę warto. Żegnamy się dzisiaj z wami. Życzymy wam miłego tygodnia, bo dzisiaj jest niedziela, dzisiaj wrzucę ten filmik, więc pewnie za kilka dni znowu wrzucimy jakiegoś vloga, tym bardziej, że jutro mamy sesję zdjęciową naszą ślubną, być może coś nagramy z tej sesji. Także buziaczki i do zobaczenia w następnym vlogu.